A dzisiaj ogółem audycja będzie o pchłach. Tutaj kotek nie jest głównym bohaterem. Głównym bohaterem są dwie pchełki, które przed chwilą zmieniły miejsce zamieszkania. I co ja wam powiem? Powiem wam coś, ponieważ jestem naukowcem i wprowadzam do nauki nowe informacje. Słuchajcie, więc ja już troszeczkę na pchełkach się znam, ponieważ bardzo dużo miałem do czynienia z tymi pchełkami z tego powodu, że kotki je czasem przynoszą z dworu i ja muszę je później tutaj likwidować. I co wam powiem? Powiem wam bardzo interesującą rzecz. Stwierdziłem, i to nie jednorazowo, tylko przez bardzo wiele razy, że jak szukam pchełki, szukam całego, na całym kotku różnych właśnie takich zwierzątek mniejszych, nieokuratnych, to stwierdziłem, że pchełki bardzo często chodzą parami, tak jak tutaj, w tym przypadku. One już nie chodzą, ponieważ zmieniły miejsce zamieszkania. I widzicie, i po prostu one się przyjaźnią, dlatego wniosek jest taki, że pchełki to są stworzenia bardzo socjalne, bardzo towarzyskie. Powstają między nimi przyjaźnie. I często jest tak, że właśnie całego kotka przejrze, nie ma ani jednej pchły, a tam w jakimś rogu, w jednym miejscu, no, przestrzeni jednego miejsca kwadratowego właśnie są dwie i tylko dwie. Także one tworzą takie przyjaźnie i to jest bardzo interesujące. No i właśnie to chciałem dla was powiedzieć, że pchełki być może mają większe uczucia niż wy myślicie o ich.